W 1795 roku, po trzecim rozbiorze Polski, do Krakowa przybyli liczni Niemcy z terenów austriackich, obejmując tutaj posady zarówno urzędnicze, jak i zakładając swoje firmy czy rodzinne biznesy. Jedną z takich rodzin przybyłych do Krakowa właśnie w XVIII wieku była rodzina Fischerów. Już w XIX wieku rodzina Fischerów miała w Krakowie dwa sklepy, jeden przy rynku głównym w Pałacu Spiskim, drugi na słynnej linii AB. Dla odróżnienia obie firmy rodzinne Jana Franciszka Fischera i Jana Fischera przybrały sobie dwa różne godła dla rozróżnienia ich przez klientów. Pierwszy z nich miał godło krakowiaka, drugi w godle miał górala trzymającego pióro. Jan Franciszek Fischer, który pierwszy przybył do Krakowa w 1796 roku, kilka lat później był już obywatelem miasta Krakowa. Jeszcze kilka lat później został przyjęty w poczet zaszczytnej organizacji kupieckiej, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Szybko ożenił się z przedstawicielką także kupieckiego, obcego rodu, Salomeą z Węclów i tym sposobem wszedł już na krakowski rynek i pozyskał szeroką klientelę. Kilka lat później do Krakowa przybył jego brat Florian, który także rozpoczął tutaj prowadzić swoje interesy. Między innymi miał kram bogaty na rynku i sprzedawał wyroby, nietypowo wyroby żelazne i norymberskie. Fischerowie obejmowali liczne stanowiska właśnie w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Ta zaszczytna organizacja przyjęła ich bardzo szybko w swoje grono. Co więcej, Fischerowie, prowadząc szanowany interes właśnie w branży papierniczej, bardzo szybko stawali się uznanymi członkami tejże organizacji, aż do takiego momentu, w której kolejny już przedstawiciel rodziny Fischerów, Jan Władysław Fischer, został nawet honorowym członkiem tejże krakowskiej kongregacji kupieckiej. Przez lata wizytówką Fischerów stała się branża papiernicza. Liczne katalogi, które pozostały po tej rodzinie, po obu gałęziach tej rodziny, po obu sklepach funkcjonujących właśnie w branży papierniczej, pokazują, że Fischerowie handlowali różnymi rodzajami papieru, handlowali ołówkami, piórami, atramentem, tudzież innymi wyrobami właśnie z tejże branży. Dodatkowo parali się także handlem towarami kolonialnymi, sprzedawali dobre wina i artykuły delikatesowe. W Archiwum Narodowym w Krakowie w zasobach zachowały się księgi handlowe rodziny Fischerów, prowadzone w języku niemieckim od 1799 roku, czyli tuż po przybyciu pierwszego przedstawiciela tej rodziny do Krakowa. Możemy się z tych ksiąg zorientować, że firma świetnie prosperowała, miała swoich stałych klientów, a także utrzymywała kontakty z miastami monarchii austriackiej, w tym z Wiedniem. Firmy zarówno Jana Franciszka Fischera, jak i jego brata Floriana świetnie prosperowały na rynku. Kolejne pokolenia rodziny przejmowały rodzinny interes, rozwijały ten interes, także cały czas utrzymując się w branży papierniczej. Największy rozwój firmy Jana Franciszka Fischera to czasy jego następców, Jana Franciszka II i Jana Władysława Fischera. Wtedy to rodzina nabyła na rynku kamienicę pod numerem 39, a kilka lat później kolejną kamienicę pod numerem 40, zakupioną od rodziny Helclów. Po połączeniu tych obu kamienic i wykonanym remoncie, no, było to pole do rozwijania, dalszego rozwijania zarówno sklepu, jak i właśnie rodzinnego biznesu. Z tymi kamienicami wiąże się też ciekawostka. Fischerowie wynajmowali także pomieszczenia w tych kamienicach lokatorom. Jednym z takich lokatorów był Jan Matejko, młody artysta, malarz, który miał tutaj zarówno swoje mieszkanie,
jak i swoją pracownię. Jak to malarz często zalegał z czynszem, stąd też w zbiorach rodzinnych Fischerów znaleźć możemy chociażby portrety Jana Franciszka Fischera czy jego żony, malowane właśnie ręką samego Jana Matejki. W 1882 roku Fischerowie nabyli majątek w podkrakowskich Bronowicach. Przez kilka lat budowali tutaj neorenesansowy pałacyk, urządzali także piękny ogród. Także tutaj w Bronowicach, dzieląc czas pomiędzy handel na rynku i właśnie podkrakowskie Bronowice, tutaj ufundowali kaplicę pod wezwaniem stygmatów świętego Franciszka i świętego Władysława. Dzisiaj kościół w Bronowicach jest już mocno rozbudowany i przebudowany, ale na jego murach zachowała się tablica fundacyjna i podziękowanie właśnie za fundację kaplicy w Bronowicach rodzinie Fischerów. Tutaj także w Bronowicach, w pałacu Fischerów, trafił się nietuzinkowy lokator. Był nim Lucjan Rydel ze swoją świeżo poślubioną małżonką Jadwigą, spodziewającą się wtedy dziecka. Fischerowie gościli go w momencie, kiedy nie miał jeszcze swojego dworu w Bronowicach i tutaj przez późniejsze lata rodzina Fischerów, mieszkając właśnie w Bronowicach i wychowując dzieci, wspominają wspólne zabawy właśnie w podkrakowskich Bronowicach. Kolejny przedstawiciel rodziny Fischerów, Jan Władysław Fischer, szeroko angażował się w wszelaką działalność na terenie Krakowa. Nie była to już tylko i wyłącznie działalność handlowa i rozwijanie swojego biznesu, ale także działalność religijna, społeczna. Udzielał się tutaj właśnie w środowisku krakowskim. Wartym wymienienia jest chociażby prace, które podjął Jan Władysław Fischer w Komitecie Parafialnym Kościoła Mariackiego w Krakowie. Prace te przypadły na czas, kiedy była wielka restauracja Kościoła Mariackiego. Oczywiście pierwsze skrzypce w tej restauracji odgrywał Paweł Popiel i Tadeusz Stryjeński, ale niebagatelna była rola także samego Jana Władysława Fischera. Niejednokrotnie żyrował on weksle komitetu, albo braki w finansach na różnym etapie prac uzupełniał własnymi funduszami. Oprócz tego angażował się w pracę także innych instytucji, m.in. Powiatowej Kasy Oszczędności, czy Akademii Handlowej, czy też Komitetu Ochronki dla Małych Dzieci. Jan Władysław Fischer to także czas, kiedy firma przeżywała swoje stulecie działalności. To też świadczy o tym, jak wysoko była postrzegana w środowisku krakowskim. W 1899 roku firma Fischerów obchodziła wielki jubileusz, rozpoczęty oczywiście nabożeństwem w kościele świętej Barbary. Później w salach Rady Miejskiej przy uczestnictwie samego prezydenta miasta Krakowa Józefa Friedleina mowę okolicznościową wygłosił inny słynny kupiec krakowski, Szarski. Jan Władysław Fischer otrzymał wtedy od krakowskiej kongregacji kupieckiej miniaturę Lady kongregacji kupieckiej z pięknym żaglowcem na jej wieku. Otrzymał także liczne adresy gratulacyjne. No, widać było, że firma rzeczywiście jest doceniona po 100 latach swojej działalności. Opowiadając o rodzinie Fischerów, warto dodać, iż mieli oni rozliczne pasje. Pasje sportowo-podróżnicze, którymi uzupełniali działalność handlową, działalność dobroczynną i filantropijną, o której mówiłam wcześniej. Przedstawiciel tej rodziny, Jan Józef Fischer, rozpoczął różne swoje pasje od wypraw rowerowych. W końcu XIX wieku wsiadł na rower, objechał połowę Europy, objechał także północną Afrykę. Zaraz później zmienił swoją pasję i rozpoczął kolejną, wyruszając w Tatry.
był jednym z pierwszych taterników, którzy zdobywali i odkrywali przejścia w polskich Tatrach. Wędrował tam między innymi z Klimkiem Bachledą czy Stanisławem Krygowskim. Zaraz po pasji tatrzańskiej nastąpiła następna, już łączona z działalnością społeczną, było to narciarstwo. Jan Józef Fischer był prezesem pierwszego założonego w Krakowie Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, przemianowanego później na Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy. Był pierwszym prezesem, później został także w uznaniu zasług mianowany członkiem honorowym tegoż towarzystwa. To nie koniec. Kolejne pasje rodziły się właśnie na bazie wypraw w Tatry. Kolejną pasją była fotografia amatorska. Właśnie w Tatrach powstały pierwsze fotografie tatrzańskie wykonywane przez Jana Józefa Fischera. Stawia się go w rzędzie razem z Walerym Eliaszem Radzikowskim. Te pierwsze fotografie dzisiaj przechowywane są w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kolejna pasja Jana Józefa Fischera to automobilizm. Był właścicielem jednych z pierwszych samochodów, które jeździły po Krakowie. Także w Pałacu Spiskim, czyli w siedzibie rodziny Fischerów, zaczął działalność Galicyjski Klub Automobilowy pod prezesurą hrabiego Andrzeja Potockiego. I to znowu nie koniec. Jan Józef Fischer zaangażował się także chociażby w żeglarstwo. Był osobą, która kupiła razem na spółkę z innymi pasjonatami łódź Carmen i później łódź Jurand, opłynąwszy na tych łodziach niemalże cały Bałtyk, docierając aż daleko, daleko do Skandynawii. Te wyprawy żeglarskie opisał w swoich książkach, opisali też inni członkowie tych wypraw. Stąd dzisiaj możemy dowiedzieć się, jak te wyprawy były zorganizowane i dokąd dotarły. Jeszcze jedna pasja rodziny Fischerów to pocztówki. Pasja, która przetrwała do dzisiejszych czasów. Każdy niemalże z członków rodziny Fischerów albo wydawał, albo zbierał pocztówki. Obie firmy Fischerów, oba sklepy, które egzystowały na rynku, sprzedawały pocztówki wydawane właśnie przez tą rodzinę. Na pocztówkach tych możemy oglądać XIX-wieczny Kraków, możemy oglądać ojców, Szczawnice, Krynice, no i oczywiście także widoki z Tatr. Fischerowie otrzymywali nawet liczne nagrody na choćby pierwszej wystawie pocztówek słowiańskich, która miała miejsce na początku XX wieku. W czasie I wojny światowej Jan Józef Fischer został powołany do eskadry kierowców razem z Wojciechem Kossakiem. Obaj panowie posiadali samochody i posiadali także oczywiście prawo jazdy. Zaraz potem Jan Józef Fischer został przeniesiony do eskadry lotniczej Armii Polskiej generała Józefa Hallera i między innymi odbierał z rąk austriackich lotnisko w krakowskich Rakowicach. Później także pełnił służbę właśnie na tym lotnisku. Rodzina Fischerów o korzeniach niemieckich bardzo szybko stała się rodziną polską. Pierwsze zapiski prowadzone w języku niemieckim zostały zastąpione już językiem polskim i także i działalność zarówno filantropijna, dobroczynna, uczestnictwo w wojnie. To wszystko razem złożyło się na to, że Fischerowie czuli się Polakami. Takim elementem finalnym w czasach II wojny światowej był fakt, iż Jan Józef Fischer został poproszony o podpisanie, jako właśnie przedstawiciel rodziny niemieckiej, podpisanie Volkslisty. Odmówił takiegoż podpisania, za co został przewieziony do obozu w Auschwitz i tam w 1942 roku zginął. Patrząc na kolejne pokolenia rodziny Fischerów, trzeba powiedzieć, iż ta wywodząca się z Śląskich Moraw rodzina wiele dobrego wniosła do Krakowa, objawiła się na różnych polach w środowisku krakowskim. Pamiątki po tej rodzinie przechowuje dzisiaj zarówno Muzeum Krakowa, jak i Archiwum Narodowe w Krakowie.
Thank you.